Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat pierwszych wrażeń związanych z Hero 12. Oglądałem sporo tutoriali i sporo opinii też słyszałem na temat tej kamery. Dużo osób wypowiada się w taki sposób, że ta kamera właściwie niewiele wnosi. I ja bym się tutaj nie zgodził do końca z tym określeniem, że ta kamera nie wnosi nic nowego. Tak naprawdę wnosi naprawdę dużo rzeczy. Jeżeli filmujesz na co dzień, obracasz się na rynku filmowym, żyjesz na przykład ze zleceń albo zdarzają ci się takie tematy, to okazuje się, że wnosi naprawdę sporo. Podstawowa sprawa, która mnie się tutaj podoba, to jest to, że mamy wideo HDR i też, że mamy nowy profil kolorystyczny, a mianowicie logarytmiczny, czyli log mamy. Te dwie rzeczy sprawiają, że ujęcia są bogatsze, mają większy zakres dynamiczny, większą głębię kolorów, bo tutaj filmujemy przy wykorzystaniu całego sensora w 10-bitowej skali kolorystycznej, więc ujęcia naprawdę są rewelacyjne i testowałem je podczas pierwszej sesji równolegle z profilem normalnym i wychodzą naprawdę dobrze. Fakt, że przy wyborze HDR my nie mamy wszystkich opcji dostępnych, jeżeli chodzi o ustawienia ekspozycji, tak jak w przypadku profilu normalnego, czy nawet w profilu logarytmicznym. Jeżeli chodzi o profil HDR, mamy do wyboru współczynnik proporcji 16:9 tylko i 8:7, 4K rozdzielczość i klatka 24:25 do dyspozycji. Jeżeli chodzi o pole widzenia tylko szerokie, możemy włączyć lub wyłączyć HyperSmooth. Ja wyłączałem, stabilizowałem w RealSteady, czyli w aplikacji GoPro Player. Teraz jeżeli chodzi o ProTune, czyli ustawienia bardziej profesjonalne, tutaj nie możemy sobie zarządzać ekspozycją, oprócz zmiany wartości balansu bieli, sharpness, ja tutaj stosowałem medium, balans bieli na 5,5 miałem, bo to była akurat taka pora, takie światło mieliśmy. Jeżeli chodzi o profil logarytmiczny, tutaj mamy do dyspozycji współczynniki proporcji 16:9 i 8:7, 4K w 10-bitowej skali kolorów i frame rate, czyli klatka 24, 25 i 50, to jest to, klatek na sekundę. HyperSmooth, czyli stabilizację, możemy włączyć lub wyłączyć i w ProTune już można wybrać sobie migawkę, na przykład 1/100 sekundy ja ustawiałem przy filtrze ND8, było wieczorem, przed zachodem słońca, balans bieli, zakres ISO, na przykład 100 do 400 wybierałem, sharpness medium używałem i też to było chyba wszystko, jeżeli chodzi, no bo wiadomo, że kolor to był ten log, tak? To jest to. I w standardzie tutaj już mamy współczynników proporcji więcej, bo jest 16:9, 10-bitowy też jest, 9:16, czyli pionowy, 4/3, 8:7, to te są te współczynniki proporcji. W zależności od tego, w jakim współczynniku, tam mamy do dyspozycji jeszcze dodatkowe rozdzielczości, tak jak 5,3K dla 16:9 w 50 klatkach i pole widzenia nawet Super View. To jest najlepsza możliwość, jaką mamy, plus do tego Auto Boost. To są ujęcia, które są lansowane na wielu scenach, które widzimy na reklamach GoPro, plus do tego pełne sterowanie w ProTune ekspozycją, więc ta kamera jest naprawdę niezła, jeżeli chodzi o inne cechy, bo ja bym też nie chciał się zachwycać czy jej reklamować, bo mam ją dopiero drugi dzień, ale to, o czym chciałem powiedzieć, nie ma tutaj GPS-a, więc zlikwidowano dodatkowe obciążenie dla akumulatorów i czas pracy jest dłuższy. Też ta kamera się nie przegrzewa. To był duży i główny zarzut pod kątem GoPro, że się przegrzewa czy zawiesza. Właśnie w tej chwili jest tak, że ona wyczerpie akumulator cały, ale się nie przegrzeje. 11 po 40 paru minutach mniej więcej w takich warunkach pokojowych, w temperaturze pokojowej się przegrzewała. Mamy do dyspozycji jeszcze szersze pole widzenia, bo jest tutaj nakładka Max Lens Mode 2.0, którą można kupić za około $80 na stronie, $180 w zależności czy mamy subskrypcję czy nie, i ona rozszerza nam pole widzenia ze 156 tak, na, w 8:7 na 177 stopni. To jest duże pole widzenia. To o tym chciałem jeszcze powiedzieć. No i oczywiście Bluetooth, połączenie z AirPodsami na przykład, czy z innymi urządzeniami po Bluetoothie, jeżeli chodzi o audio. HyperSmooth 6.0, stabilizacja i 360
blokowanie horyzontu, stopni. Duży sensor, ten standardowy 8x7 pokrywa nam 156 stopni pola widzenia, 27-megapikselowe zdjęcia i też można 24-megapikselowe zdjęcia z filmu wideo wyciągnąć. Mamy timecode, co jest ważne, jeżeli nagrywamy na kilka kamer i możemy sobie synchronizować później ujęcia z wielu kamer w łatwy sposób. No i mamy też pierwszy lód adresowany czy autorstwa GoPro, on się nazywa GP-Log. GP-Log to jest profil, a lód jest też pod to napisany. No i nie wiem, czy jeszcze coś byśmy mieli więcej. Na pewno dla mnie tych parę rzeczy jest konkretnych, ale też w aplikacji na przykład jest podgląd na żywo przy nagrywaniu, podczas nagrywania tego nie było. No i plus do tego jeszcze jest gwint przy uchwycie. Gwint mamy podstatyw, czyli wycięcie podstatyw. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli ktoś mówi, że niewiele się zmieniło, to trzeba wziąć pod uwagę, że zmieniła się też cena, bo jeżeli mamy subskrypcję, można tą kamerę kupić za $349. Ja taką właśnie ofertę miałem i skorzystałem z niej. Bardzo fajna oferta, uważam, i ta kamera po kilku dniach do mnie przyjechała. Jestem z niej zadowolony, jest tańsza niż 11. Inna jest na pewno, ale fajnie, że sporo się ruszyło. Ja jestem najbardziej zadowolony z profili kolorystycznych, też z długiego czasu na pewno, tego, że można korzystać z Max Lens Mode, na pewno z czasem nabędę. No i to, że mamy do dyspozycji jeszcze takie bardziej profesjonalne rzeczy typu profil właśnie logarytmiczny czy timecode. To są już rzeczy, które wyróżniają tą kamerę i to jest pierwsza kamera sportowa, która ma timecode sync. Wcześniej tego nie mieliśmy, a tu widać, że podchodzą do tematu dość profesjonalnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest twoja opinia. W Polsce ta kamera kosztuje około ponad 2000, niedużo ponad 2000, ale to jest i tak najtańsza premiera, jaka do tej pory była i też zmieniła się trochę filozofia, jeżeli chodzi o tą subskrypcję GoPro, już jest troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że też ludzie będą śmielej korzystać, bo moim zdaniem warto. Ja wymieniałem parę kamer i też kupiłem teraz kamerę $100 taniej. Jestem ogólnie dość zadowolony. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych epizodach. Cześć!